Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixa, a to jest Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. Pierwszy odcinek, tak. Nagrywam to już trzeci raz. No i dobra, zacznijmy to. Ale oczywiście Sega jest leniwa i znowu będę musiał czekać, aż się super duper intro pojawi. Bo tak, więc nie wiem, usłyszymy się za chwilę, prawdopodobnie. No i dobra, oczywiście w grze przeważa rok, ale tak, jeden fan zrekreował, nie zrekreował, jakoś zhakował wersję GameCube'ową tak, żeby to intro było też w widescreenie, tak jak inne cutscenki teraz w wersji HD, no i prawdopodobnie to będziecie widzieli zamiast oryginalnego intra. Dobra, więc jesteśmy w wersji HD na PS3, jest to oparte na wersji GameCube'owej, zobaczmy, że wszystko jest tutaj ok. Stereo mono, jest stereo, bardzo fajnie. Oczywiście English. Screen jeszcze nie. No, to chyba właściwie tyle. Więc tak, to jest nowość. Mamy dwie zupełnie różne historie, które o siebie zahaczają. Lecz zaczniemy od historii Dark. Czemu? Ponieważ historia Dark dzieje się najzwyczajniej w świecie wcześniej niż historia Hero. Ale... zacznijmy tą przygodę. Intruder alert. Intruder alert. Security breach at gate 3. Intruder has been located in the north quadrant and is moving in the direction of the underground base. All units prepared to engage. Emergency battle formations. Standard battle procedures initiated. Locate and stop the intruder from entering the security area. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. That was all too easy. Let's take a look at what my grandfather was working on. A top secret military weapon. Could the military shut down the research because they feared it? No dobra, Eggman tutaj przyszedł do militarnej bazy tylko po to, żeby znaleźć jakąś broń. Jego dziadka. No i nowy typ rozgrywki, czyli strzelanie. Znaczy nie nowy, bo jeszcze był Gamma, ale... jest to bądź you get the point. Jedyne co się tym różni, to, że nie mamy ogranicznika czasu i... sterujemy szur. Istotą ludzką. Ale tak, ogólnie też jak widzicie, to na dole to jest nasze życie, tak? Też się liczy opierścienie w tych strzeleckich poziomach. Ale akurat my nie musimy na to zwracać uwagę, ponieważ będę się starał tutaj tego nie zaprzepaścić tym razem. Dostajemy praktycznie punkty za wszystko. Nam się tutaj takie fajne komentarze dają. Albo awesome, amazing. Dobra, jest to czasem. No nie! Dlaczego to się wyświetliło? Zrobiłem się na niedostępny. Ja nie. Ale dobra. Chrzanić! Jak to mówię. Myk, myk. Okej! Jest to bardzo bardzo intuicyjne, lepsze jak dla mnie jest to niż u Gammy to było, chociaż sterowanie Gammą było lepsze, bo nie było takiego sterowania jakiegoś dziwnego, że chce skręcić i postać się zatrzymuje i musi się obrócić. Gamma chyba czegoś takiego nie miał, z tego co pamiętam.
Ale tak, ogólnie taka mała ciekawostka jest taka, że na początku w grze miały być trzy historie. Pierwsza, którą byśmy sterowali Sonikiem, czyli Hero, to jest chyba jasne. Ale wszystkie inne postacie, które są w tej historii, czyli Tails, Knuckles, miały się tylko i wyłącznie pojawiać w Cast Sync. Miała być historia Dark, no jak teraz, ale tylko byśmy mogli tutaj sterować Eggmanem, a inne postacie, o których teraz nie wspomnę, miały się pojawiać tylko w Cast Sync. Natomiast miała być jeszcze jedna historia, nazwana Neutral. Niezbyt wiadomo o tej historii, ale ludzie się domyślają, że mógł być w tej historii Knuckles i jakaś jeszcze jedna postać, która by też była tutaj właśnie w kartinie. W każdym razie każda historia miała mieć tylko jedną postać do sterowania. Jeżeli ktoś nie wie, to teraz jest trzy. Trzy w każdej między sobą. Ale oczywiście historię Hero również będę robić po prostu później, po skończeniu tej. No i dobra, przeszliśmy ten poziom. 2 minuty 54, całkiem nieźle. I to, co za mną widzicie, jest to Chao Box, z którego wylatuje Chao Ki, do którego możemy się przez który możemy się dostać do Chao Gardena. Kiedyś wam może pokażę w tej grze, ale na razie mi się nie chce. Smaller than I expected. Enter user data. Enter password. Password is Maria. Maria. Now all I have to do is to place the Chaos Emerald into this console. No dobra, i tak właśnie powstała najfajniejsza postać w historii Sonicowej serii. Czyli Shadow the Hedgehog i David Humphrey jako jego głos. Czyli ulubieniec wszystkich, no poza Jasonem Griffithem. Bo tak, później głosem Shadowa był Jason Griffith, z tego co pamiętam. Później, no niestety, Kirk Thornton, który już kompletnie schrzanił wszystko. No, ale ogólnie, no, Shadow jest podobny bardzo do Sonika i lepiej zapamiętajcie to, że wszyscy, że Eggman pomylił Shadowa z Sonikiem, bo to się będzie coraz częściej zdarzać. Właśnie na tym się opiera połowa fabuły SA2. Dobra, pokonaliśmy strażnika Gun. Destroying that darn robot was spectacular. So, Shadow, you are the military's top secret weapon. But what did you mean when you said you will grant me a wish? Bring more Chaos Emeralds. Shadow, wait. I'll be waiting for you in the central control room on the space colony Ark. Ark.
Master Emerald contains special powers that neutralize the energy of the Chaos Emerald. That makes it very powerful. What the? What? Look who's calling who at me. I paste him the signal from the Emerald. If I'm not mistaken, this is the Master Emerald. It's not Dr. Eggman. So that's Dr. Eggman. Right. There's something. I'll just take it with me. Farewell, Applehead. Not if I can help it. That to prevent the Master Emerald from being stolen, idiot. If it's in pieces, I can restore it. And by the way, that's not your emerald. That's not. Use your voice, I get back to the base. I despise anyone who takes jewels from me. Our world's gems are mine to keep. Yeah, we'll see about that, Batgirl. I to jest Rouge de Bat. Czyli... taki żeński odpowiednik Knucklesa. Również jest łowcą nagród, tak to mogę nazwać. I jest zakompleksiona, że wszystkie skarby świata powinny być jej. Yeah. Coś jest z nią nie tak. Ale ogólnie Róż podzieliła fanów jej na dwie części. Dla tych, którzy najważniejsze są tylko pewne rzeczy. I na tych, którzy po prostu lubią ją jak każdą inną postać. Tak, niestety przeważa większość jest tych pierwszych. Dobra, pierwszy jest. Więc tak, praktycznie Treasure Hunterzy mają wszystko do roboty to, że muszą szukać głównego szmaragdu, ponieważ Knuckles chciał powstrzymać próbę okradnięcia go właśnie z głównego szmaragdu. Ponieważ najpierw Róż chciała go okraść, a później Dr. Eggman. Znowu. Więc po prostu, no Knuckles wziął sprawę w swoje ręce, rozwalił już główny szmaragd i no jest z tego, no niezbyt dumny, ale zrobił to, co musiał zrobić. To jest akurat prawda. Dobra, teraz mam takie pytanie, gdzie jest, tu jest. Aha, to był nie ten, którego miałem szukać. To jest rzecz, którą właściwie większość fanów nie lubi na temat SA 2, czyli to, że po prostu gra wymusza na tobie to, jaki szmaragd masz, jaką część głównego szmaragdu masz teraz szukać. Dla mnie jest to obojętne praktycznie. Byleby po prostu fajnie się grało. To jest dla mnie najważniejsze. Co, czy jest tu jakieś... dla mnie to nie jest ważne. Ważne to jest dla mnie, że gram w swoją ulubioną grę Adventure. Znaczy nie ulubioną grę Adventure, bo bądź co myśl, dla mnie ulubiona gra Adventure to zawsze będzie Shadow the Hedgehog. Ale no, you get the point. No. No już prawie umierałem, o Boże. Jej. Ogólnie też dźwięk emblematu, przyznawania emblematu był najpierw tym dźwiękiem dostawania rangi i teraz. Ranga A. Nice. Perfect, like me? How was that? Perfect, like me? I ten dźwięk. Miał być przyznawaniem rangi. Ogólnie ludzie, to w wersji HD niestety jest coś takiego, że no po prostu większość cutscenek nie jest widescreen. Jakoś muszę edytować tę grę, żeby zrobić polskie napisy, to te cutscenki, które nie są widescreen, a w aspekcie 4:3, będę po prostu je rozciągał przy edycji. Dla waszej, nie wiem, ugody oglądania. Gdybym to robił z emulatora Dreamcast albo GameCube'a, byłoby łatwiej, gdyż mógłbym po prostu z
załączyć widescreen haki i to by działało też na synki. I nie wiem, dlaczego Sega tego nie zrobiła, skoro spora część kasynek w grze jest widescreen, ale i tak większość z nich to jest 4:3. A przynajmniej jakaś część. Nie mówię od razu, że 99% kasynek to jest 4:3. A jak widzicie, też pierścienie odrestaurowują nasze zdrowie jako mechy. Oraz jest też nowy typ power-upa, czyli zdrowie. Ale tylko to działa na graczy, którzy są akurat w mechu. Uwierzcie mi, próbowałem, czy to ma jakiś wpływ na postacie z Action Stages i Hunterów. Nic to nie robi. Ale tak, w tej grze się dzielą stage na trzy części, czyli Shooting Stages, czyli teraz taki, w których my jesteśmy teraz aktualnie. Action Stages, czyli Shadow i Sonic. I Hunterzy, czyli... Ała. I Hunterzy, czyli Rouge i Knuckles. Oczywiście jeszcze multiplayerze są jakieś postacie, ale nie mam zbytniego... Nie mam dużego powodu, żeby je jakoś wymieniać. Może kiedyś, jak będziemy grać z Michałem w SA2 Battle Network, to pokażę. Ale dlaczego tego nie nagrywam na PC-cie, żeby zrobić na przykład jakoś 1080p? Bo na PS3 to nie wyciąga tej jakości. Otóż dlatego, że po pierwsze nie mam takiego monitora, który by obsłużył taką jakość. Po drugie, dla mnie czymś głupim jest to, że w wersji na PC-cie nie dali możliwości podłączenia sobie pada. I dlatego hejcę wersję... Dlatego praktycznie hejcę wersję SA2 Battle na PC-ta. SA2 Battle HD. Hejcę. Tylko dlatego, że nie ma możliwości podłączenia pada. Muszę... Na przykład na Sonic 25 musiałem ogarnąć sobie X-Padera. Znaczy, musiałem. Muszę, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Mi się tak bardzo tego nie chce ogarniać. Ale tak, dobrze mówiłem. To jest po prostu port wersji GameCube'owej. Chociaż w multiplayerze są używane modele z Dreamcast'a po to, żeby po prostu zbytnio dużej mocy obliczeniowej nie używało konsola, wiesz, PC. Szkoda właściwie, że nie ma żadnego moda wprowadzającego... Mówię oczywiście tutaj o PC-cie, że nie ma żadnego moda, który zamienia modele postaci na te z Dreamcast'a. W sumie szkoda, że nie ma też takiego na... w Sonic Adventure DX, bo wiem, że był taki w produkcji, ale coś się z nim stało i przestał. Ale udało mi się zrobić glitch, który mnie wklikował jakoś na wyższą część. Nie wiem, posadzki? Nie, to się jakoś inaczej powinno powiedzieć, ale dobra. Wróciliśmy do naszej bazy, bo Eggman musiał tu dotrzeć. I jest fajnie. Co? Kurde. Z próby na próbę coraz gorzej mi idzie. No, przynajmniej to lepiej niż w drugiej próbie, kiedy miałem rangę E, bo zginąłem. Dobra, trzy emblemy. With the Chaos Emerald in the space colony Ark. I've got to find out just what's going on up there. We interrupt this broadcast for an important news flash. There has been a break-in at the Federal Reserve Bank today. Mysteriously, the only thing that was stolen was the Chaos Emerald. According to eyewitnesses at the scene, the suspect was identified as the world-renowned hero, Sonic the Hedgehog. The suspect was seen fleeing the scene, destroying the reserve's guard robots in his path. Stay tuned for more details. Sounds more like the work of Shadow. Ha 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 ha!
pathetic. Find them before they escape! Maria! What? Shadow, I beg of you, please, Maria. Do it for me. For all the people on that planet. Sayonara, Shadow, the Hedgehog. I still remember what I promised you. For the people of this planet, I promise you. Revenge! A co jest właśnie coś, co mnie wnerwia w logice tej gry? Mieli zbliżenie na twarz Shadowa. I nadal, to robota Sonika. Oraz Eggman też miał jeszcze lepsze zbliżenie na twarz Shadowa. To brzmi bardziej jak robota Shadowa. Kurde, bym się nie domyślił. Znaczy na tym świecie, w świecie tej gry, to wszyscy są daltonistami. No hello, no coś tutaj nie pasuje w moim momencie. Tu potrzeba mi light speed dasha, ale ja jako już mam skille w spin dashu i skakaniu, to mogę sobie wziąć flame wing od razu. Flame ring. No, dzięki flame ringowi mogę niszczyć metalowe skrzynki. Jest, wreszcie nie zapomniałem, jak to się nazywa. A! Taki kaczeń mistrz. Praktycznie przydaje to się tylko w kilku poziomach, tak szczerze powiedziawszy. Ale po prostu muzyka w tym stage'u to... taka dobra. O nie! Cały czas próbuję się tam dostać i za każdym razem nie mogę. Wiem, że da się, tylko nie wiem jak. Aha, zapomniałem, że jeżeli animacja eksplozji jeszcze trwa, to ona jeszcze się może zranić. To jest głupie. Nie polecam. To jest bardzo głupie, nie polecam w ogóle. I wyszukujcie również Biga w niektórych momentach plansz, ponieważ on się często pojawia. Nasz pan i władca Big the Cat nas nie opuścił. On tylko pilnuje nas, żebyśmy nie zrobili... Aha. Żebyśmy nie zrobili żadnych głupot. Nie miałem dostatecznej prędkości, czy co? Ja, tu nie zginiemy. Nie masz powody. God damn it. Nie no, najpierw mnie tutaj troluje nie prędkość gry, a prędkość moja sama. Zgłaszam protest, hello. No co jest? Are you fucking kidding me? Dobra, resetujemy. Dobra, czy jednak moja klątwa nadal trwa? Ale spokojnie. To tylko w tym poziomie, chyba mi nawet... tylko w jednym poziomie też tak źle szło w Sonic Adventure. Jeden. Nic się nie stało. W każdym razie Marię wam wyjaśnię, bo to już jest wielowątkowość tej gry, się tutaj zaczyna. Ale wyjaśnię wam, o co chodzi z Marią, jak dalej wejdziemy w fabułę. Ponieważ jest to bardziej złożone i po tej jednej cutscence raczej nie mogę wam wyjaśnić, o co w tym chodzi. Znaczy, mógłbym, ale niezbyt byście dużo zrozumieli. Jestem tak blisko za każdym razem tego, a tak daleko. No i jeszcze ten omoczało, którego nikt nie lubi. Dobra, jolo. Lamie. Obym tylko w historii Sonika tak nie lamił, bo to już by było przerąbane. Nie, spokojnie, to tak na początku się lamy. Później już jakoś wejdzie to w krew, będzie jakoś okej. Już
przyznam, że niezbyt dużo speedrunowałem SA2, tak jak SADX, bo w porównaniu SA2 do SADX to jest po prostu niczym nie była ziemia. No serio, w SADX też ja nagrałem. Co? Nie. God damn it, serio? I will do this. Spokojnie, spokojnie, jak na wojnie. Po prostu nie chcę tego poziomu przejść bez śmierci. Chcę ten poziom przejść bez śmierci, bo to jest mój ulubiony poziom. Sonic Generation na 3DS, a tu się zagrywałem w to. W ten poziom, tylko praktycznie dla muzyki. Muzyka w tym poziomie to praktycznie oddaje cały klimat tej gry. Mroczna. I po prostu już nie ma krzanienia się jakieś grubate warte, to jest, już jest po prostu fabuła, bo tak, Sega chciała, aby gra tutaj była nastawiona na fabułę bardziej. Ale gameplay, jak widzicie, też jest dobry. Ogólnie, jak mogliście zauważyć w poprzedniej cutscence, to Eggman powiedział Chaos Emerald, zanim jeszcze pani z wiadomości powiedziała, o co chodzi w ogóle. Jest to spowodowane tym, co jest dziwne, że chociaż gra była robiona w Ameryce, to było to ruchy ust i... Aha. To ruchy ust i długość mówienia postaci było zrobione specjalnie dla japońskich tekstów. Co jest? Mario! Dobra, ostatni raz. Dobra, ja nie mogę. Nie mówcie mi, że ja aż tak źle sobie tutaj radzę. To jest straszne. Muszę sobie poćwiczyć. Kurde, no. Chyba jakoś tak z 3 miesiące temu grałem ostatnio w SA2, nie licząc oczywiście tych moich prób let's playa. Więc trzeba sobie poćwiczyć. Nadal tego nie zrobiłem po tych dwóch próbach. Ale można powiedzieć, że te dwie próby są takim moim... Okej. To było... niezłe. Jak na moje, to było niezłe. No, tym razem się uda. To jest dół. Aha. Spoko, przeleciałem nad tym. Zawsze spoko. Ogólnie to, co widzicie, że pojawia od czasu do czasu, czyli te fiolki energii, to są tak zwane Chaos Drive, które dają różne upgrade'y naszym czołom. Czołgardem oczywiście. Co jest niezłe dla ludzi, którzy bardzo maniaczyli w SADX w Czołgarden. A znam takich ludzi. No fajnie, teraz byłem za szybki, aha. Dobra, chciałem być tam. No wreszcie. Mój koszmar się skończył. Wreszcie pominąłem tamtą sekcję. No i oczywiście nasza ukochana elektryczna tarcza, która nam daje dzięki której jesteśmy OP, możemy mieć tyle pierścieni, ile nam tylko się zapragnie. I to naprawdę nie jest mówione w sarkazmie, uwierzcie mi. Please, trust me. No i to praktycznie już jest wszystko, okej. My... Oh my god. Serio? Serio, tutaj już prawie zrobiłem faila. Nie no, ta gra chce mnie zabić. Ale w sumie to jest raz, to jest Shadow, a nie Sonic. Więc jest tu różnica, bądź co bądź.
Ale dobra, dostaliśmy się na końcu tego highwaya. Ranga B, nice. Too easy for me. Nie no, Jasona Griffitha umiem bardzo dobrze robić, ale Davida Humphreya to za nic. What? It all starts with this. A jewel containing the ultimate power. That's the Chaos Emerald! Now I know what's going on! The military has mistaken me for the likes of you! So, where do you think you're going with that emerald? Say something, you fake hedgehog! Chaos Control! This is Rouge. I have located Eggman's base and will proceed to enter it now. I hate to say it. I guess I'm going to have to find that key first. Więc tak, to będzie na tyle w tym odcinku. Tak wiem, że przedłużałem go praktycznie Radical Highway, ale no, przepraszam. Po prostu jestem chrzenionym perfekcjonistą i musiałem to zrobić perfekcyjnie. Więc tak, oczywiście za tydzień będzie kolejny odcinek z historii Dark, ale taka jeszcze moja nadmienienie do tego, co powiedział Sonic, czyli że pomylili się dlatego, że był podobny do niego Shadow. To tak, poza tym, że jesteście jeżami i macie podobny wzrost, to nic was, to w ogóle nie jesteście do siebie podobni. No, tylko takie moje nadmienienie. Więc tak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć. Pa, pa.